Dzień dobry, witamy z Limanowskiego 83. Dzisiaj przed nami wywiad z nowym prezesem zarządu. Pierwszy wywiad z Adamem Krawczakiem. Dzień dobry, prezesie. Dzień dobry, witam. Jak te pierwsze dni minęły w Rakowie? Jakie wrażenia, jakie obserwacje? Pierwsze dni dobrze, dziękuję. To są dopiero początki, jestem dzisiaj piąty dzień tak naprawdę, więc nie miałem zbyt wiele czasu, żeby poznać więcej ludzi, czy zobaczyć troszkę więcej, ale pierwsze wrażenia na pewno pozytywne. Myślę, że sporo dobrej pracy przed nami, ale fundamenty te, które zostały tutaj postawione, to jak ten klub do tej pory się rozwijał i w którym miejscu obecnie jest, to akurat napawa mnie optymizmem i myślę, że na tych fundamentach zbudujemy dużo fajnych rzeczy. Prezesie, świat biznesu pewnie trochę różni się od świata piłki. Zawsze prezes był związany ze światem biznesu, który jest taki pragmatyczny, można powiedzieć do bólu. Jak to wygląda, jeśli chodzi o świat piłkarski, który jest pełen marzeń, wyzwań? To jest taka pasja. I skąd taka decyzja o takiej dużej zmianie, myślę, mimo wszystko? Tak, to jest duża zmiana. Na pewno ten świat jest zupełnie inny niż ten, w którym dotychczas działałem. Natomiast nie mogłem odmówić. Piłka nożna to jest moja pasja od dzieciństwa. Od kiedy pamiętam, się nią interesuję. Chciałem być kiedyś zawodnikiem, później trenerem. Od małego przyglądam się piłce nożnej. Uwielbiam emocje związane z piłką nożną. Piłka nożna jest pięknym sportem. Potrafi przynosić wiele radości, potrafi być też dość brutalna i wydaje mi się, że pasja do tego sportu skłoniła mnie do tego, żeby podjąć to wyzwanie i spróbować wejść w ten świat. Oczywiście podchodzę do tego wyzwania z dużą dozą pokory, aczkolwiek też i ogromną ambicją. Wiem, że wielu rzeczy jeszcze nie wiem, wiem, że wiele rzeczy muszę się nauczyć, natomiast też wierzę, że moje doświadczenie z tego innego świata na pewno pomoże klubowi w rozwoju. Prezesie, pomówmy o roli i obowiązkach prezesa tutaj w klubie. To słowo klucz podczas prezentacji tej informacji to było wzmocnienie struktury zarządczej. Na czym to wzmocnienie ma polegać? Przede wszystkim klub potrzebuje w dniu dzisiejszym osoby, która będzie na co dzień w tym klubie dbała o organizację i sprawy nie tylko sportowe. Klub ma tak naprawdę moje dołączenie do struktury zarządczej uzupełnia je w pewnym sensie. Mamy bardzo silnego i ambitnego właściciela. Wojtek Cygan jest również zaangażowany w sprawy związane z PZPN-em, aczkolwiek jego wiedza i doświadczenie na pewno będą cały czas przydatne. Ja przychodzę tutaj, żeby zadbać o to, żeby ten klub organizacyjnie, wizerunkowo, finansowo rozwijał się dalej. Taki cytat sobie wynotowałem z tego komunikatu, z wypowiedzi Michała Świerczewskiego. Wrzucamy kolejny wyższy bieg, no bo Raków tak naprawdę sportowo i organizacyjnie cały czas się rozwija z roku na rok i można powiedzieć, że chyba głównym celem też dołączenia prezesa jest to, żeby tą tendencję podtrzymać, żeby Raków cały czas piął się w górę. Zdecydowanie tak. Na pewno należą się słowa uznania za to, co udało się osiągnąć do tej pory. Wydaje mi się, że rzadko się spotyka taką historię, żeby klub tak szybko piął się w szczeblach ligi, ale też i organizacyjnie. Natomiast to, co osiągnęliśmy, nie jest jeszcze szczytem naszych marzeń. Stawiamy sobie poprzeczki zawsze wysoko. Każdy z nas w zarządzie czy w klubie jest ambitnym człowiekiem. Bierzemy przykład z innych, inspirujemy się, ale porównujemy się tylko do siebie z wczoraj. Więc stawiamy sobie tą poprzeczkę coraz wyżej i co roku będziemy ją stawiać coraz wyżej z nadzieją, że osiągniemy naprawdę zamierzone, wysokie postawione cele w bliższej bądź dalszej przyszłości. Czyli sufitu nie ma, bo to jest coś, co zapamiętałem z naszej pierwszej rozmowy. Tak, sufitu na pewno nie ma, nie będziemy go sobie nawet wyobrażać. Jeżeli już, to tylko tymczasowo ustawiamy sobie jakiś cel i później biegniemy do niego, ale jego osiągamy, jest już zaraz w zanadrzu następny. Dziękuję, prezesie. Przed nami miesiące pełne ciężkiej pracy, szczególnie te najbliższe. Także pozostaje tylko zakasać rękawy i myślę podjąć to wyzwanie, żeby ten rok był rzeczywiście pełen kolejnych sukcesów. Zdecydowanie tak. Dziękuję za tą szansę, za to, że mamy okazję ze sobą współpracować. Myślę, że przed nami dużo fajnych rzeczy i wiele jeszcze wyzwań i radości. Dziękuję, prezesie. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Dzięki.